Hej, hej moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Gothic 3. Wczoraj odnaleźliśmy kolejny obóz, w którym znajdowali się orkowie. Oczywiście już został on przeze mnie wyczyszczony. I oni gdzieś przesiadywali, z tego co mi się wydaje, tutaj. Obejrzyjmy to miejsce dokładnie. Tu już, o ile się nie mylę, trzeci obóz taki, który spotkaliśmy tutaj w Nordmarze. Więc przyznam, że jest ich tutaj naprawdę dosyć dużo. Co my tutaj mamy? To nazywało jakiś topór. Licha rzecz. Miecz dwuręczny, woda, wino, chlebek. Cholera, znowu coś się dziwnego dzieje. Co nie? Widzicie to chyba? Jakiś posążek, ale go zebrać nie mogę. Dobra, to są śmieci tak naprawdę. No jasny gwint. O, kufer. Potrzebuję wytrychu. A, właśnie, a wytrychów głupich nie mam. Nie wiem, jak do tego doszło, przyznam szczerze, naprawdę, ale... No nie mam ich, niestety. Zobaczcie, spora to okolica z tymi orkami, ale tutaj są jeszcze jacyś. Może jakieś niedobitki. A nie, to jest wejście do kopalni, to chyba te dolne. Tak mi się wydaje, wiecie. Zatrzymaj się, Mora. Czekajcie, tylko tak oblecę dookoła to miejsce. Nie, bo widzę po tej... Po tym czymś, co nie? Jak sami widzicie, jest takie dziwne tutaj coś. Ale czekajcie, rozwalę tych orków. Będziesz krwawić. O cholera, jasna. O, jasny gwint. Chwała. Dobra, może dam sobie teraz z nimi spokój, ale jestem ciekaw, co to za wejście do tej jaskini jest, bo... Znaczy do tej kopalni, bo mi się wydaje, że wylot z tej jaskini jest lekko inny. To mi nic tutaj nie mówi, przyznam szczerze. Bo nie wydaje mi się, że żebyśmy od tej strony wchodzili. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale ja muszę ogólnie zabierać ludzi, którzy mi pomogą właśnie w wyzwoleniu tej całej kopalni. Od dołu oczywiście. I jedna z jednej strony będziemy atakować po prostu od dołu, a z drugiej od góry z klanu młota. No i jeżeli to jest to miejsce, w którym będziemy atakować od dołu, no to jest dziwne miejsce, muszę przyznać, naprawdę. Czekajcie, podejdziemy tam. Ewentualnie kawałek zajdziemy. Czekajcie, tylko coś wyjmę. Czemu tak się dziwnie dzieje z tym ekranem nieraz, co nie? Dziwne to jest. Lodową lancę weźmy. Tego jednego dziada zamrożę ewentualnie. Tu jest jakaś ścieżka jeszcze do góry prowadzi, więc tam też się podejdzie. Dobra, dzieci orkowie są tutaj. Trochę berbali, ała. Dobra. Jezu, patrz ile mam tych miksturek. Naprawdę chudo. No dobra, mi się wydaje, że to jest jednak to wejście, wiecie. Nie będę tutaj wyzwalał tej kopalni w tej chwili, bo nie chcę. Co się cholera jasna dzieje? Ile oni będą mnie gonić? Dobra, już chyba dali sobie spokój. Moi drodzy, teraz może zobaczmy tą ścieżkę, która prowadzi do góry. Co tam mamy? Ile w ogóle jakaś tutaj ścieżka jest, ale wszystko wskazuje, że tak. Tam ci orkowie chyba zaskoczyli znowu. Dobra. Już się skończyła gonitwa. Co my tutaj mamy? Byłem tu na pewno, bo widzę, że jakiś jeleń martwy leży. Dobra. Podążajmy, moi drodzy, cały czas w stronę klanu młota, klanu ognia, tam chcę dojść. Tak, my tutaj łaziliśmy. Te miejsca już kojarzę mniej więcej. Tylko czekajcie chwileczkę. Trzeba iść w tamtą stronę jakby. No ale ja tutaj byłem, przez ten most przechodziłem. Tam jest ten krąg nawet. Nie, to dajmy sobie spokój. Ja właśnie, moi drodzy, w tym wczorajszym filmie zeskoczyłem tutaj w dół. I właśnie tam tych orków spotkałem.
Dobra. Znajdźmy jakiś... O, cholera jasna. Dobra, tu jest chyba najniżej, zaryzykuję. Nie powinienem jakoś strasznie dużo życia stracić, okej. W tamtą może stronę będziemy szli teraz. Chociaż tu są dwie ścieżki do wyboru tak naprawdę, więc nie wiem, czy tędy nie lepiej. W tą stronę będziemy się kierować... Cholera, gdzieś w dół. No dobra, ale tak trzeba, chodźmy tutaj, zobaczymy co mamy. Chociaż tutaj też coś nie żyje, jakieś wilki lodowe mamy, proszę bardzo. Martwe. Tutaj też nosorożce. Dobra, poczekajcie. Klan ognia jest w tą stronę. Dobra, musimy się wrócić. Sorry za to, moi drodzy, ale tam chcę iść i tam będziemy szli. Czyli trzeba iść w stronę tam, gdzie był ten lodowy golem. Bo naprawdę, wiecie, wydaje mi się, że dawno nie było odcinka takiego jakiegoś w mieście. Ogólnie to ostatnio cały czas sobie tylko łazimy i wybijamy to wszystko. Tam chyba z dwa odcinki poświęciłem albo trzy, żeby coś tam popowiadać. Ale wydaje mi się, że ile można. Tak łazić właśnie, więc najwyższy czas właśnie na jakieś miasto. Dobra. No już w tych terenach chyba raczej nie byłem. Nic mi to nie mówi bynajmniej. Chociaż to jest wszystko na jedno kopyto. Jak zwykle dwa muszą być. Nigdy jednego nie ma. Jeszcze wilki gdzieś słychać. A, już widzę nad stąd. Chcę go obejść. Gdzie on jest? Idzie. Dobrze, tutaj mamy kolejne jakieś tabliczki. No proszę bardzo, czekajcie. No nie, znowu jakieś zgromadzenie orków. Z tego co widzę, cholera, czekajcie. Ale nie, wyjmij ten miecz. Dobra. Czyli jeżeli, moi drodzy, tutaj znajduje się... Boże, czekajcie. Patrzcie, ile tego jest. Klan Młota. Klan Młota? Klan Młota? Dwa razy? Dwie ścieżki mogą nas zaprowadzić do klanu Młota. Klan Ognia. Oraz klasztor. I patrzcie wy na to. Tutaj jest ostatni, moi drodzy, chyba ten. Jak to się nazywa? Grobowiec kogoś tam. Tak, tutaj nie byliśmy, ale tutaj znajduje się, moi drodzy, kolejne zgrupowanie tych nieszczęsnych orków, więc zapiszmy grę i podejdziemy tutaj. Może coś tutaj powalczymy znowu, nie chce mi się już naprawdę, bo tutaj tych orków jest mnóstwo, ale powiem wam, że za takie właśnie zadania dostajemy dużo reputacji w Nordmarze. I wtedy właśnie bym sobie kupił jakiś fajny pancerz. O Jezu, jakieś telefony dzwonią. Patrzcie, ile tego tutaj jest. No nie, szaman. Dobra, ja spierdzielam od tego szamana. Albo może się rzuca na niego teraz. Tak, nie mam nic takiego dużego do stracenia. Jak zacznę od niego, to będzie miód malina. A, swój gwint. Dobra, trochę go... Trochę mu zabrałem życia. Zjem sobie mięso w tym czasie. I wiecie co, może szybko mi się uda użyć jakiejś fali mrozu, czy coś w tym rodzaju. Tylko nie chcę ryzykować. O ile mam w ogóle taki czar. Mam jeden. Jednego tylko zamroziłem.
Zatrzymaj się, Mora! Przywódca. Dobra, jego lepiej osłabić na pierwszym miejscu. Czyli wybić, nie osłabić. Dobra, szybki save może. Bo nie chciałbym znowu walczyć z tym nieszczęsnym szamanem. Dobra, i szybka miksturka, jeszcze jedna, której już w ogóle nie mam. O, jasny gwint. Widziałem, że oberwę. Kurde, już myślałem, że nie oberwę. Dobra. Mięsem się poleczymy. Mięsa mam od groma, to spokojnie. W zasadzie to ja mam jeszcze zwoje magiczne z leczeniem. Ich też trzeba będzie użyć. Cholera jasna. Nie jest to łatwa walka. Naprawdę. Boż ty dziadu, patrzcie, i zginęłem. Odkusznika dostałem ogólnie, chyba mi się wydaje, w plecy. To są ciężkie walki ze względu na to, że jest ich dużo, a ja naprawdę to nieźle obrywam. To był chyba szybki zapis, co nie? Tylko, że po tym szybkim zapisie będę musiał zrobić chyba szybką miksturkę. Czyli w kolejnym odcinku wydaje mi się, że pójdziemy do kolejnego grobowca. I tam, moi drodzy, coś... no i tam będziemy musieli znaleźć kamień przodków, o ile tutaj nie znajduje się on. Może któryś z tych orków posiada ten kamień. Nie żadnym przeciwnikiem. Dobra. Zatrzymaj się, Mora. Trochę oberwałem. Też można ich tak osłabić, co nie? Ale nie pij tego. Znaczy... Jezus Maria, patrzcie wy na to, jak tutaj naprawdę na fuksie przeżywam. Patrzcie, i tutaj była ta druga grupka orków, którą wybiłem. Obok siebie byli. Tego dziada trzeba rozwalić. Będzie mnie denerwował. Dobra. Dobra. Jak na razie ładnie. Odejdźmy dziś szybko tutaj. Zgniotę cię jak robata. Nawet miecza nie może wyjąć. Cholera, jasna. Dobra, szybki save może, co wy na to? W tej małej akcji. Dobra. Aż cholera, jasna. Szkoda, naprawdę szkoda, bo teraz wydaje mi się, że ci orkowie będą mieli całe życie. Bo tak to jest właśnie głupota, tak z tego co zauważyłem. Jeżeli na przykład tych orków tam w jakiś sposób rozwalimy, chyba to, co nie? I na przykład zginę, teraz wczytuję grę,
to oni będą mieli cały stan zdrowia, po prostu na 100%. Głupie to jest dla mnie troszeczkę, muszę przyznać. Nie powinno być tak, ale no trudno się mówi. Zapis gry to jest w końcu zapis takiego stanu gry, w których zostawiłem w takim stanie tych orków. Czekajcie, zjedzmy coś, póki mamy czas. No widzicie, mają całe. Ja pierdzielę. To jest straszne, tyle ciosów naraz ten dostawać. Co to jest w ogóle? Nordmarska Starka chyba, nie? Taka dziwna ta butelka, nietypowa. Zatrzymaj się, Mora. Ta walka długo nie potrwa. Dobra, jednego mniej. Ale ty skręciłeś, dziadu. Jak ja oberwałem. Nie wiem jak to się dzieje. Ostatnio miksturkę piję, no robi się ciężko. Trzeba na zakupy pójść. No ja pierdzielę, to jest niewiarygodne. Naprawdę to jest tutaj... Ostatnio się ciężko tutaj robi. Jakby ci cholerni orkowie jeszcze nie padali na ziemię. Ja w zasadzie zaraz zobaczę, czy jestem w ogóle nauczony... czy jestem w ogóle zabójcą orków. Pamiętam, że po... chyba nauce, bo nawet nagrywając uczyłem się właśnie bycia zabójcą orków. I właśnie nie wiem, czy to nie jest jakiś bug związany z tym, bo pamiętam zaraz po nauczeniu się właśnie tej umiejętności, ja w ogóle nie dostawałem żadnych obrażeń. Znaczy nie żadnych obrażeń, tylko ci orkowie po prostu nie padali na ziemię. Dobra, jednego mniej. Fuck this shit. Dobra, zjem coś i przy okazji zobaczmy. Patrzcie, zabójca orków. Nie wiem. Tylko, że tutaj jest niby tylko napisane, że bohater tam jakieś dodatkowe obrażenia daje przeciwnikowi. Nie wiem. Z alchemicznych przedmiotów co mamy? Jakieś zwoje, czary czy coś? Zobaczmy. Nic ciekawego. Nie, te błyskawice mam. Zatrzymaj się, Mora. O, proszę bardzo. Mała grupka tutaj była. Od błyskawicy. Dobrze, dobrze. Tylko szamana muszę znaleźć, bo on, moi drodzy, ma berło, które dosyć jest cenne u handlarzy, chyba z 5000 sztuk złota, więc to nakazane jest znalezienie go i odebranie tej rzeczy. No ale tu muszę przyznać, że była jakaś taka mniejsza grupka. Tylko jestem też ciekaw, gdzie znajduje się kamień przodków, ale prawdopodobnie tam gdzieś w środku. W tym grobowcu. Szaman. Ej, ty nic, panie, nie masz? Jak to się stało? Otwórzmy te kuferki. Tamtego nie otworzę, bo nie mam wytrychu. Chyba, że tutaj znajdę. O, mam. No, otwórz go, otwórz. No, powiedzmy, że może być. Tutaj jeszcze rozejrzyjmy się. Młot, o to się przyda. Pieczeń.
O, kolejny młot, fajnie. O, piła też się przyda. O, kolejna piła. I one są potrzebne dla... do Vanguardu, bo oni tam potrzebują narzędzi ogólnie, żeby odbudować to miasto. No i właśnie mam zadanie właśnie związane z tym wszystkim. O, jest, kostur z ostrzem. To możliwe, że to jest ta broń droga tego szamana. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że w tym odcinku to by było na tyle. Trochę połaziliśmy kolejny tego, kolejny obóz, znaczy rozwaliliśmy, więc bardzo fajnie, cieszę się z tego. No a jutro, moi drodzy, pójdziemy do kolejnego grobowca w tej grze. No i będziemy oczywiście szli do tego klanu, nie? Ognia. Dobra. Cholera. Okej. Więc ja się z wami, moi drodzy, bardzo, bardzo gorąco żegnam. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!